Debata jedynki. Dzień dobry, a dziś debata będzie dotyczyła wyborów samorządowych. Wśród zarejestrowanych przez Państwową Komisję Wyborczą komitetów jest 21 partii politycznych, 2 koalicyjne komitety partii politycznych, 1 organizacja i 4 komitety wyborcze wyborców. Dla porównania, w jesiennych wyborach o mandaty w samorządach powalczy o 5 komitetów mniej niż było to 4 lata temu. Prosto dla ludzi, chcemy odnowy. Swój człowiek to tylko niektóre z wielu nazw komitetów wyborczych. Wyborców, komisarze wyborczy w całej Polsce zarejestrowali ich 8691. To ponad 3000 mniej niż 4 lata temu. No i w dużej mierze spośród członków tych komitetów obywatele wybiorą radnych, burmistrzów czy też prezydentów. W studiu w Lublinie profesor Andrzej Gil, historyk i politolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Słychać nas bardzo dobrze. I w studiu w Warszawie Mateusz Zaremba, politolog z Uniwersytetu SWPS. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Może na początek pytanie ogólne, ale w sumie chyba odpowiedź może oddać istotę sprawy. Co może samorząd? Samorząd może dużo i ma do tego narzędzia. Jest specjalna ustawa, która stoi w zadaniu samorządności. Można powiedzieć, że jeżeli jest dobry region, dobrze czy złożony z bogatych ludzi, czy mający jakieś źródła dochodów, to naprawdę samorząd może, mówiąc wprost, uczynić nasze życie lokalne dużo lepszym. Absolutnie zgadzam się z panem profesorem, bo samorząd, szczególnie na tym najniższym poziomie, czyli na poziomie gminnym, jest takim organizatorem życia, codziennie zauważanego życia, to znaczy organizuje równe chodniki, drogi, szkoły dla naszych dzieci i tego typu wymiary życia, które na co dzień zauważamy, a za które władza lokalna odpowiada. A jaka jest siła tych małych komitetów wyborczych? To zależy. Jeżeli mają kogoś popularnego... No bo jak już na początku, przepraszam, panie profesorze, mówiłem, że wśród tych ogólnopolskich jest 21 partii politycznych, koalicyjne komitety partii politycznych, 1 organizacja, 4 komitety wyborcze wyborców, czyli dosyć duże, z dosyć dużym poparciem politycznym formacje, partyjne formacje polityczne, no ale przecież jest ponad 8 tysięcy tych całkiem malutkich, lokalnych. Tak, bo to jest sobie jakby dwa takie nurty. Jeden to jest nurt, który zasadza się na popularności konkretnej osoby czy konkretnego środowiska i to jest jakby ponadpartyjna sytuacja. Ale niestety jest też drugi trend, który powoduje, że życie lokalne jest silnie polityczne i to jest niedobry trend, ale zrozumiały. Partie polityczne, które obsadziły już centralne stanowiska, wojewódzkie stanowiska na poziomie administracji rządowej, chcą przeniknąć wszędzie i ten trend jest zauważalny i wydaje się, że coraz mniej jest tych lokalnych komitetów i lokalnych sytuacji takich regionalnych, co chyba jest ze szkodą dla demokracji, ale niestety jest to zjawisko, które będzie się pogłębiało i w końcu wszystko już będzie w naszym kraju polityczne, łącznie z samorządem lokalnym. W wyborach samorządowych znaczna część głosów pada na listy, które nie mają szyldu ogólnopolskich partii. Trzeba też tylko pamiętać o tym, że często za lokalnymi ugrupowaniami, za lokalnymi listami stoją duże partie, to znaczy ich pewne związki polegają na tym, że duża partia w danym miejscu nie wystawia kandydatów. I popiera lokalnego popiera, działacza. Popiera, tak, jest pewna współpraca, kooperacja. Grupowania, tak. Stowarzyszenia. Tak. Ale panie profesorze, powiedział niestety, czyli co? Partie jednak polityczne decydują o każdym aspekcie życia, począwszy od małej miejscowości, skończywszy na dużym mieście i... Tak. Skala mikro łączy się ze skalą makro. Tak mówię, niestety. Dlaczego? Dlatego, że są takie zakresy naszej aktywności, które nie wymagają. No, partia polityczna jest emanacją naszego światopoglądu.
A są takie sprawy, no chodniki są wspólne, bez względu na to, w co wierzymy, czy do czego się odnosimy. Ta przestrzeń jest wspólna, ta przestrzeń nie potrzebuje polityki, ona potrzebuje po prostu dobrego gospodarza, czy więcej, potrzebuje aktywizacji całej społeczności lokalnej, dlatego ta polityka bardzo często przeszkadza, dlatego że tam, gdzie potrzebna jest prosta gospodarska decyzja, nagle się pojawiają jakieś wątki, które z tym nie mają niestety nic wspólnego. Dlatego mówię, że nie jest to dobre zjawisko. Chociaż z drugiej strony samorządy, które mają te barwy polityczne, które reprezentują władze centralne, często na tym zyskują. Mieliśmy takich przykładów bardzo wiele, kiedy lokalny polityk popularny, kojarzony z jakąś partią, nagle potrafił coś załatwić. Więc no jest to trudne, ale takie po prostu jest życie. Znowu zgadzam się absolutnie z panem profesorem, a w myśl tytułu debaty to trochę może mniej ciekawe dla naszych słuchaczy, ale chciałbym tylko dopowiedzieć, że o ile praktyka jest inna, o tyle normatywnie namawiałbym i nawoływałbym wszystkich samorządowców właśnie szczególnie na każdym poziomie, ale szczególnie na tym najniższym, bo wy właśnie zajęli się tą rolą organizowania, sprawnego organizowania i dobrego organizowania życia swoich obywateli i nawet jeżeli mają jakieś przekonania o charakterze takim politycznym w tym nowoczesnym rozumieniu, to znaczy w przyjmowaniu pewnych stanowisk ideologicznych, żeby powściągali swoje zapędy, bo życie lokalne może się bez tego obyć. I to jest może taki apel trochę normatywny, ale myślę, że wtedy to by było też dobre dla samorządów, bo wówczas mogłyby oceny jakości pracy, wzrosnąć oceny jakości samorządów. Jeśli chodzi o tą dużą politykę w skali kraju i na poziomie krajowym, chociażby parlamentarnym w Sejmie, mamy do czynienia z ostrym sporem politycznym między koalicją rządzącą a partiami opozycyjnymi. Czy tego rodzaju ostry spór polityczny może się przenieść także i na szczebel małej miejscowości, gminy, powiatu, to już po wyborach samorządowych na przykład. I jaki to może mieć efekt? Nie, no to sporo obserwujemy. Przecież jeżeli wystawieni są kandydaci komitetów, które w tle mają rekomendacje partii politycznej, no to oczywistą rzeczą jest, że oni się odwołują do języka polityki, do praktyk politycznych i do czegoś, co bym nazwał dyskredytacją polityczną. I to niestety będzie takim brzemieniem na nas wszystkich ciążyło, dlatego że nawet w takim... No ale przepraszam bardzo, panie profesorze, to nieważne, czy chodnik, potrzebny chodnik wybuduje działacz lewicowy, czy prawicowy, czy centralny, czy centrowy. Ważne, żeby ten chodnik był prosty. A to nam się tak wydaje z perspektywy takich zwykłych obywateli, natomiast i chodnik może być sprawą polityczną. Ja oczywiście trochę żartuję, ale te spory polityczne, ja mam o tyle może trudniej, bo tutaj się może pochwalę, jestem radnym dzielnicowym swojej dzielnicy, w której mieszkam i obserwuję to niestety na co dzień w pracach naszej rady. Polityka jest jak ten polip, który przyczepia się i oblepia wszystko i niestety tutaj okazuje się, że prosta rzecz, ten przysłowiowy chodnik, czy droga, czy lampa, czy cokolwiek innego może budzić czasami ogromne emocje. Tak jak powiedziałem, to jest zupełnie niepotrzebne, ale to jest zjawisko, które będzie, myślę, nasycało nasze życie codzienne coraz bardziej. To w takim razie proszę powiedzieć, jak w pana przypadku ta wielka polityka wkrada się w to małe życie lokalne? W taki prosty sposób, mianowicie ktoś chce robić karierę polityczną i zaczyna od rady i wtedy wszystko ustawia pod swoją karierę polityczną. Obserwuję to niestety z przykrością na co dzień. I wtedy rzeczywiście każda rzecz staje się polityczna, staje się taką trampoliną do odbicia, do zostania radnym miejskim, być może w przyszłości kimś więcej. To jest taki jeden z przykładów, ale proszę mi uwierzyć, życie czasami niesie takie niespodzianki, że człowiek nie uwierzyłby, że to jest możliwe, póki tego na własne oczy nie zobaczy. Natomiast jeśli chodzi o tą dużą politykę, no tam są zawierane na szczeblu centralnym sojusze, układy, które wcale się nie przekładają na to życie lokalne przecież. I tak dopiero wyniki wyborów samorządowych pokażą, kto może mieć realną siłę. Jeżeli nie będzie większości, to trzeba będzie z kimś się dogadywać. I to niekoniecznie akurat z tym kimś, kto w polityce centralnej odgrywa dużą rolę. Albo znacząco. Zdecydowanie. Takie koalicje bardzo egzotyczne, one są zawierane i myślę, że te wybory rzeczywiście pokażą, że te zdolności koalicyjne są
dla nas niepojęte, a one się pojawią, szczególnie tam, gdzie trudno jest o lidera takiego, który zbierze odpowiednią liczbę głosów i ewentualnie byłby w stanie rządzić sam. Także spodziewajmy się na tych niższych szczeblach samorządowych bardzo egzotycznych sytuacji. Odnosząc fragment ogólny od centralnej polityki do tego, co się dzieje w samorządach na poziomie lokalnym, często wydaje się, że spór polityczny jest bardzo ostry i to prawda, ale on dotyczy mniejszości kwestii głosowanych na przykład w parlamencie. Różne analizy pokazują, że większość albo znaczna część głosowań jest na poziomie jednomyślności w takim, znaczy ponadpartyjnych głosowań. Jest mniejszość kwestii, które budzą ostre kontrowersje i tak samo jest na poziomie gminnym. Jestem ciekawy, nie widziałem tych analiz na poziomie centralnym tego parlamentu, jak to się zmieniło, bo jednak ten spór się trochę zaostrzył, ale jednak pozostaje wiara w rozsądek radnych, którzy idą tam nie dla, to znaczy idą też tam dla kariery, bo mają taką potrzebę, ale też mają dbać o spełniać zadania samorządu i myślę, że ciężko jest później wytłumaczyć wyborcom, dlaczego się głosowało na przykład właśnie przeciw równym chodnikom. Jaka jest różnica w specyfice głosowania w wyborach samorządowych w dużych miastach i w mniejszych miejscowościach, w małych miastach, w małych gminach, na wsiach? Zasadniczo. Dlaczego? Dlatego, że duże miasta to jest jednak przekaz przede wszystkim medialny. Ludzie znają radnych, prezydenta z mediów. No szczególnie w Warszawie w ogóle, jeśli chodzi o... Ale nie tylko, mówię o tych dużych miastach, które tam, powiedzmy sobie, od Lublina, poczynając do góry mojego rodzinnego. Natomiast w mniejszych miastach to są te związki personalne i to jest ta różnica. No, nie sądzę, żeby wszyscy warszawiacy mieli przyjemność z panią prezydent porozmawiać. Natomiast w mniejszej miejscowości widzimy takiego człowieka na co dzień, obcujemy z nim na co dzień, mamy lepsze relacje, to jest zupełnie jakby inny typ. Dlatego w dużych miastach to jest czysta polityka, natomiast tutaj no, rzeczywiście troszeczkę tej autonomii decyzyjnej i tego większego zaangażowania mieszkańców jest. Czyli tam są media, a tutaj jednak jest ten kontakt mimo wszystko personalny. Dokładnie. Trzeba pamiętać, że też w dniu wyborów samorządowych to jest wiele głosowań odbywają się. No właśnie, warto sobie uświadomić, że bo wybieramy i sejmik wojewódzki, Radę Powiatu, tak? Radę gminy, wójtów, burmistrzów, prezydentów, wybory, więc pewne prawidłowości, które się pojawiają, są pewną nadinterpretacją, bo to jest pewien blok głosowań tak naprawdę. Tylko, że odbywa się w taki sposób, że to jest traktowane jako jedne wybory, a to jest zupełnie kilka głosowań. Często w domenie publicznej funkcjonują wyniki sondaży ogólnopolskich dla wyborów samorządowych, ale nie jest wskazane nawet o co zapytać. Proszę sobie wyobrazić sytuację, że dzwoni dostaje pan mailem ankietę z pytaniem o to, na kogo pan zagłosuje w wyborach samorządowych. Ale to pytanie jest z gruntu błędnie postawione, dlatego że... Jakie powinno być pytanie? Czy w wyborach do sejmików województwa, Rady Powiatu, czy Rady Gminy, czy na prezydenta, burmistrza, bądź wójta. Dalej. Powstaje pytanie też w momencie, kiedy prowadzona jest kampania o to, na ile kampania wyborcza przekracza kompetencje ubiegających się o urząd. Znaczy, często kandydaci mówią o tym, co zrobią, nie mając z tyłu głowy, że ubiegając się o władzę wykonawczą, muszą pamiętać lokalną władzę ustawodawczą, czyli rady różnych jednostek administracyjnych. Czyli rada miasta na przykład na coś pozwoli, tak? Dokładnie. No, przysłuchuję się kampanii wyborczej w Warszawie, no bo w Warszawie mieszkam i te sprawy jakoś mnie dotyczą i tym się interesuję. Szczególnie, ale no, wiele pomysłów z kandydatów wymaga akceptacji i zgody Rady Warszawy. O tym się w ogóle nie mówi. To jest ciekawy wątek prowadzenia kampanii wyborczej, gdzie w narracji przedwyborczej, agitacyjnej przekracza się właściwie kompetencje urzędu, o który się ubiega. No właśnie, jak weryfikować tego rodzaju obietnice wyborcze, że tutaj postawimy to, tam postawimy coś innego, że trzeba mieć jakąś wizję,
że na pewno będą na to pieniądze, ale tak na dobrą sprawę przeciętny wyborca nie wie, czy to, co ktoś obieca, może być zrealizowane. Jak to wygląda z pana perspektywy, panie profesorze? To jest niestety problem. Naprawdę to jest problem. Dlaczego? Dlatego, że, no, przepraszam, że to powiem, ale generalnie ludzie się nie interesują kompetencjami poszczególnych organów, czy samorządu, czy państwa. Mieszają to i to jest na zasadzie my, oni. Jacyś mityczni, oni to mają zrobić. Jak słusznie zostało zauważone, no są pewne kompetencje, są pewne możliwości, są pewne procedury. Najprościej jest, jeżeli ktoś kandyduje po raz kolejny. Wtedy, no, przynajmniej można troszeczkę zweryfikować, co już zostało zrobione, jak odnosił się do społeczności lokalnej. Natomiast jeżeli przychodzi ktoś nowy, to trudno tutaj rozeznać i zaufać. No, wydaje mi się, że to jest troszeczkę takie podprogowe zaufanie, że my patrzymy właśnie na świat wartości, jakim ten człowiek się posługuje, z jakiego wyrósł. Natomiast jakichś konkretnych dokonań nie przeprowadzamy analizy tych dokonań. No to takie troszeczkę, powiedziałbym, organoleptyczne, że tak się wyrażę. To badanie jest... kwestia zaufania, kwestia przekonania, kwestia tej narracji, tej propagandy, którą chłoniemy. A czy... rozumu w tym za dużo niestety nie ma. Czy prawdą jest na przykład, że w mniejszych miejscowościach łatwiej tego rodzaju obietnice weryfikować niż na przykład chociażby w dużej Warszawie, kiedy te obietnice są podawane przez różnych kandydatów w różnych okolicznościach, a na dobrą sprawę, bo tak jak pan Mateusz Zaremba mówił, i tak Rada na przykład Warszawy to wszystko zweryfikuje, nie wiemy, na kogo w tej Radzie wybierzemy. Dokładnie, ale jeszcze prostym przykładem się posłużę. Druga linia metra została zbudowana z dotacji z budżetu państwowego. Jest to duży wydatek dla miasta, to jest, no, mówiąc krótko, spory wydatek. I pytanie jest takie, czy na przykład, jeżeli będzie zapadnie decyzja o budowie kolejnych linii metra, o których słyszeliśmy w kampanii wyborczej w Warszawie, to czy bez w ogóle dotacji centralnej będzie szansa na jego, na zrealizowanie tej inwestycji? Pytanie jest wtedy, czy w ogóle jest na to szansa, tak? Czy są w budżecie przewidziane jakkolwiek możliwe pieniądze na to, żeby to zbudować? O tym się w ogóle nie mówi, bo ładnie brzmi taka strategiczna wręcz inwestycja, ale z drugiej strony trzeba pomyśleć o tym, że to trzeba wszystko sfinansować. A ostatnie inwestycje były dotowane z budżetu państwa. I pytanie, czy państwo znajdzie na to pieniądze, budżet centralny. No ale jakieś kryteria musi stosować. Jakie może kryteria stosować? Jeżeli na przykład samorząd będzie o innym kolorze politycznym niż na przykład władza centralna. Wtedy był obiektywna potrzeba z okazji Euro 2012 i to była inwestycja prestiżowa. Teraz trzeba by poczekać, tak? Pytanie A, czy się zgodzi Rada Warszawy, B, czy się zgodzi, czy pieniądze publiczne centralnego budżetu zostałyby na to przeznaczone. Jakich sporów powinny unikać władze lokalne? Pan Mateusz Zaremba już o tym częściowo mówił, że no, na przykład taka kwestia jak aborcja, to nie powinno być przedmiotem walki politycznej w wyborach samorządowych raczej, prawda? Zdecydowanie, no, kwestie światopoglądowe, czyli inaczej, te kwestie, które jakby nie wchodzą w katalog tych podstawowych spraw, którymi się samorząd ma zajmować, one powinny jakby nie dotyczyć tego elementu władzy, jaka w Polsce jest. Dlatego, że no, wszyscy mamy potrzeby, wszyscy jesteśmy obywatelami danej miejscowości, mieszkańcami, płacimy podatki i wszyscy powinniśmy z tego korzystać. Jak ktoś mi mówi właśnie o in vitro, to są takie właśnie sprawy, które no, one powinny być poza zdecydowanie samorządem. To już dotykamy spraw, które nie wszyscy jesteśmy religijni, nie wszyscy jesteśmy ateistami, nie wszyscy jesteśmy za czy przeciw. Szanujmy się wzajemnie i skoncentrujmy się na tym, do czego samorząd został powołany. A samorząd został powołany po to, żeby nam w naszych lokalnych społecznościach było coraz lepiej.
znowu podpisuję się pod wypowiedzią pana profesora i chcę, może tylko rozszerzę o jeden przykład, taki, który często spotykamy w samorządach, na przykład upamiętnianie różnych wydarzeń. To jest wymiar, który na poziomie samorządowym może najczęściej dzielić. I z jednej strony rozumiem potrzebę budowania tożsamości na poziomie lokalnym, ale myślę, że jeżeli budujemy coś w ramach samorządu, to lepiej niech to dotyczy wyłącznie samorządu, a nie sporów, które toczą się na poziomie centralnym, dlatego że lepiej to ma jednak, takie symboliczne działania mają jednak łączyć, a nie dzielić. I im mniej tych, które nawet może są bliskie nam, bliskie sercu włodarzy, to jednak lepiej pominąć czasem. Krzywda się nie stanie, a myślę, że jeżeli pewne rzeczy nie zostaną upamiętnione na poziomie gminnym, a z drugiej strony lepiej będzie, bo obywatele nie będą się czuli podzieleni. Czy takie pytanie, kto wygra wybory samorządowe, jest pytaniem dobrze postawionym? No zawsze ktoś wygrywa. To jest oczywiste, że tak, że ktoś wygra i będzie miał imię i nazwisko, swoje poglądy, swoje interesy i dlatego powinniśmy używać rozumu, a nie emocji, bo ci, którzy wygrają, będą dysponowali ogromnymi pieniędzmi, będą rzeczywiście sprawowali w naszym regionie władzę i tutaj nie jest przypadkowe, kto wygra, jak on się nazywa, jaki jest jego dorobek, kim jest tak naprawdę w rzeczywistości. To jest kluczowa sprawa. Jeżeli my to oddamy, no to będziemy mieli problem. Odpowiedziałbym, to pytanie można zrozumieć na dwa sposoby. Jednego zwycięzcy nie będzie. Będzie bardzo wielu zwycięzców, tyle ile głosowań, bo trzeba pamiętać, że tak naprawdę będzie tyle zwycięzców, ile gmin, powiatów, województw, plus jeszcze tyle, ile wójtów, burmistrzów i prezydentów. I nie można powiedzieć, że jedna strona wygra albo przegra. Takiej odpowiedzi nie można udzielić i to jest to drugie możliwe rozumienie tego pytania. No tak, ale przecież są publikowane co jakiś czas sondaże na temat wyniku wyborów samorządowych. Jak to należy traktować? Z przymrużeniem oka. Dlatego, że nie ma takiego jednostki, która centralnej, do której można by głosować. Więc tak postawione, tak jak mówiłem chwilę temu o zadaniu pytania w wyborach samorządowych, ogólnie to jest taki klasyczny błąd pomiaru. Tak samo nie ma żadnego organu, do którego wybieramy przedstawicieli centralnego, więc nie można mówić o jednym wygranym. Czyli inny układ może być na szczeblu wojewódzkim, inny układ polityczny na szczeblu powiatowym, inny jeszcze na szczeblu gminnym. Tak jest. Różne osoby mogą być wybrane na prezydenta, burmistrza, wójta. Proszę jeszcze powiedzieć na zakończenie, w jaki sposób skutecznie kontrolować tych, którym zaufaliśmy, których wybraliśmy? Patrzeć na ręce. Ale co to znaczy patrzeć na ręce? A mamy takie możliwości, na przykład przychodzić na zebrania rady, na przykład miasta, czy rady dzielnicy, czy rada dzielnicy jakby troszeczkę poza tym, ale rady powiatu. Możemy śledzić sprawozdania, możemy zadać konkretne pytanie, gdzie, na co poszły konkretne pieniądze i prawo mówi, że to musimy dostać tę odpowiedź. Ale to jest jedna rzecz. Musimy się tym po prostu interesować. Jeżeli się nie interesujemy, to wszystko jest poza nami i rzeczywiście tutaj wtedy nie ma żadnej kontroli. Jeden człowiek może w małej, lokalnej społeczności rozbudzić zainteresowanie wielu ludzi i rzeczywiście się doprowadzi do pełnej transparentności, ale jest jeden warunek. Musimy się wszyscy interesować, co się tam naprawdę w tym samorządzie dzieje. Dokładnie, znowu podpisuję się pod panem profesorem. I wiedzieć, rozumieć i kontrolować, to znaczy interesować się tym, jak działa władza samorządowa, czytać o tym, co robi, angażować się, jak ma się więcej czasu i po prostu obserwować, nawet aktywnie chodząc po swojej okolicy, można też być czujnym wyborcą, bo widzimy, czy coś się zmienia, czy nie, bo to jest zadanie samorządu. To nie tylko w czasie już aktu wyborczego, w tym przypadku w 2018 roku, będzie to 21 października, a potem druga tura 4 listopada. Tak jest. Dziękuję bardzo. Mateusz Zaręba, politolog Uniwersytetu SWPS, a w lubelskim studiu profesor Andrzej Gil, historyk, politolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Dziękuję, do widzenia. Dziękuję. Była to audycja Debata Jedynki. A z naszymi gośćmi rozmawiał Henryk Szrubarz. Natomiast jutro w debacie będziemy rozmawiać o kontrowersyjnej unijnej dyrektywie zwanej potocznie ACTA 2. Gorąco polecam, a za dziś pięknie dziękuję i mówię do usłyszenia. To był Ekspres Jedynki, popołudniówka programu pierwszego. Ogłoszenie społeczne. Światowe Centrum Słuchu, Komitet Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk, Telewizja Polska i Polskie Radio zapraszają na bezpłatne badania i konsultacje w programie przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym. Po pierwsze zdrowie. Finał akcji już w czwartek. Bezpłatne badania słuchu w ambulansie Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach. Parking przed siedzibą główną Polskiego Radia. Warszawa, Aleja Niepodległości 77/85. Od 8 do 15.
Radio Kierowców. Drogowy raport radiowej jedynki. Jarosław Kawecki, dzień dobry Państwu. Zacznijmy może od korków pod Wrocławiem, bo tam dzisiaj chyba najwięcej czerwieni na mapie. Na A8 po wywrotce ciężarowego w okolicy zjazdu lotnisko, tak w stronę Kudowy, jak i w stronę Warszawy, po 4 km korka. Na A4 w stronę Legnicy przed kątami wrocławskimi 6 km korka, a w stronę Opola w pobliżu zjazdu Wrocław Wschód po 2 km w każdą stronę. Dalej w stronę Katowic na robotach pod Krapkowicami 2 km korka w stronę Gliwic i jeden w stronę Wrocławia. Nieco korkuje się A4 pod Krakowem w obie strony, a dalej już aż do Korczowej bez korków. Na A2 pod Poznaniem standard, można by rzec zwyczajowo. Znaczne spowolnienie w stronę Warszawy, a w stronę Świecka na modernizacji, jak to chętniej nazywa operator. 4 km korka od węzła Poznań Wschód do Krzesin. Przy czym mówią Państwo, że na dziś to już koniec z tą modernizacją, a szczegóły w kolejnych wydaniach. W Warszawie na S2 po zachowaniu osobowego między węzłami Opacz i Konotopa w obie strony po 3 km korka. Zablokowana została droga krajowa nr 91 Stolno-Toruń w miejscowości Storlus na 156 km. Tu w zderzeniu trzech osobowych ranne zostały dwie osoby. Dzień dobry. Czy radio może coś pomóc gdzieś do ministra czy do kogoś? Kto jest nad tymi celnikami? To jest na wszystkich granicach to samo. Tak jak oni robią, ja nie wiem, jak państwo dla ich płaci, za co płaci, czy za spanie w nocy, czy... No nie wiem, to trzeba się zastanowić, za co ludzie biorą pieniądze. Radio może tyle pomóc, że przekaże w tak zwany eter Państwa głosy. Jutro możemy też spróbować zadzwonić, ale nawet jak coś jest nie tak, to rzecznik powie, że wszystko w porządku. Tak to jest ostatnio. Minęła 18, to program pierwszy Polskiego Radia. Czas na aktualności radiowej jedynki i Marzena Wyczółkowska. Podniesienie poziomu deklaracji o strategicznym partnerstwie Polski i USA nie było łatwe. Minister Krzysztof Szczerski o wizycie prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk krytycznie o niektórych propozycjach w sprawie Brexitu. W Sejmie odbył się drugi kongres polskich dzieci wojny. Najistotniejsze po wizycie prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych jest podniesienie deklaracji o strategicznym partnerstwie do poziomu formalnego, podkreślił szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Andrzej Duda i Donald Trump zobowiązali się w deklaracji do zwiększania współpracy w zakresie obronności. W dokumencie znalazł się ogólny zapis, że Stany Zjednoczone rozważą możliwość zwiększenia obecności w Polsce. Minister Szczerski przypomniał, że podobna deklaracja została podpisana 10 lat temu między ministrami spraw zagranicznych Polski i USA. I zapewnił, że rozmowy, by deklarację wynieść na poziom formalny, nie były łatwe. Dzisiaj, i o to zabiegaliśmy, i to się udało zrealizować, osiągnęliśmy to, że deklaracja polsko-amerykańska o strategicznym partnerstwie jest podpisana przez prezydentów. Każdy, kto zna system amerykański, rozumie, jaka jest waga podpisu prezydenta Stanów Zjednoczonych na jakimkolwiek dokumencie. A już każdy, kto zna Donalda Trumpa, to wie, jak Donald Trump ceni sobie swój własny podpis. Minister Szczerski zapowiedział też, że kolejne spotkanie prezydentów Polski i USA odbędzie się bardzo szybko. Za tydzień w ONZ może się odbyć kontynuacja rozmów waszyngtońskich. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk uważa, że niektóre propozycje Londynu w sprawie Brexitu muszą być poprawione. Negocjacje w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty będą jednym z tematów rozpoczynającego się wieczorem dwudniowego szczytu z udziałem europejskich liderów w Salzburgu. W negocjacjach w Brukseli z Londynem w sprawie Brexitu panuje ostatnio impas. Wciąż nierozwiązany pozostaje kluczowy problem dotyczący przyszłej granicy między Republiką Irlandii a Irlandią Północną należącą do Wielkiej Brytanii. Londyn zaproponował wprowadzenie ułatwień celnych, co pozwoliłoby uniknąć kontroli i inspekcji na granicy. Wielka Brytania pobierałaby cła w imieniu Unii, a sama ustalała własne taryfy w handlu z resztą świata. Unijny negocjator do spraw Brexitu już jakiś czas temu te propozycje odrzucił. Dziś negatywnie je ocenił szef Rady Europejskiej. Negocjacje w sprawie Brexitu wkraczają w decydującą fazę. Możliwe są różne scenariusze. Dziś może więcej jest nadziei, ale coraz mniej czasu. Donald Tusk powiedział też, że do jesieni powinno być wypracowane porozumienie między Brukselą a Londynem. Dlatego zaproponował zwołanie dodatkowego szczytu w sprawie Brexitu w połowie listopada. Z Salzburga, Beata Płomecka, Polskie Radio.
Premier Wielkiej Brytanii Theresa May poinformuje dziś na kolacji europejskich liderów o przygotowaniach do Brexitu. Jutro natomiast już bez szefowej brytyjskiego rządu 27 przywódców podsumuje stan rozmów z Londynem. Polskie dzieci wojny domagają się uwzględnienia problematyki ich losów w polityce historycznej Polski. Przedstawiciele kilkudziesięciu stowarzyszeń reprezentujących liczące 3,5 miliona osób środowisko spotkali się w Sejmie na drugim kongresie polskich dzieci wojny. Oczekują oni m.in. nowelizacji ustawy o kombatantach i osobach represjonowanych. Przewodniczący Ogólnopolskiego Zespołu Koordynacyjnego Związków i Stowarzyszeń Dzieci Wojny Augustyn Wiernicki przypomniał o stratach, które dotknęły Polskę po II wojnie światowej i podkreślał, że dzieci wojny są jedyną grupą, która przejmie po kombatantach spuściznę pamięci o II wojnie światowej. Biuro Odszkodowań Wojennych przy Radzie Ministrów po II wojnie światowej obliczyło, że nam Niemcy są winne 850 miliardów dolarów. To nie jest jakieś nasze chciejstwo, bo sobie przyjechaliśmy tutaj, żeby się może poskarżyć. Dzisiaj pamięć historyczna przedłużona poprzez dzieci wojny jest elementem racji stanu. Działanie na rzecz realizacji postulatów dzieci wojny zadeklarował poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Melak. Tymczasem w Gdyni na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych pokazany został film o wychodzeniu z traumy dzieci z obozu koncentracyjnego. Wilkołak w reżyserii Adriana Panka to opowieść o grupie dzieci, którym udało się przeżyć niemiecki obóz zagłady Gross-Rosen i które trafiają do sierocińca w opuszczonym pałacu wśród lasów. Reżyser Adrian Panek tłumaczy, że do zrobienia tego filmu zainspirowały go losy znajomego aktora, który przeżył piekło obozu Auschwitz. Pomyślałem, że takie elementy związane z pobytem dzieci w obozie koncentracyjnym, z tym, co się działo potem, z takimi elementami związanymi z legendami dotyczącymi psów, które pozostały po SS-manach i terroryzowały lasy okoliczne na Dolnym Śląsku, że to jest jakiś temat, który pozwala stworzyć kino, które nie opowiada o obozie koncentracyjnym, ale opowiada, że życie wraca do normy, że oprócz tego